Od kilku lat najważniejszą uroczystością w Lesznie jest 17 stycznia, bo właśnie tego dnia 1920 roku Leszno wróciło w granice niepodległej Polski. Za nami 98. rocznica tego wydarzenia, którą miasto hucznie obchodziło na leszczyńskim rynku. Rano podczas oficjalnej części uroczystości delegacje złożyły kwiaty na czterech różnych pomnikach. Pomniku żołnierzy garnizonu leszczyńskiego na ulicy 17 stycznia, pomniku w kwaterze powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ulicy Konkolewskiej, na grobie doktora Bronisława Świderskiego i pod pomnikiem wdzięczności na placu Kościuszki. Każde z tych miejsc jest jakoś związane z powrotem Leszna do macierzy. Jednak konieczność odwiedzania kilku pomników wywołała ponowną dyskusję o powstaniu jednego pomnika 1920 roku, pod którym można by uczcić pamięć wszystkich, którym zawdzięczamy powrót Leszna w granice Polski. Na ten temat rozmawialiśmy z wiceprezydentem Piotrem Jóźwiakiem podczas kwadransu z prezydentem. Myślę, że jak najbardziej, skoro postanowiliśmy, wskazaliśmy, że ten 17 stycznia jest bardzo ważny, to warto by, żeby taki pomnik właśnie poświęcony temu wydarzeniu się pojawił i myślę, że to jest jak najbardziej słuszna inicjatywa. No zobaczymy, pewnie dyskusja się będzie jeszcze na ten temat toczyła, ale znowu tak jak podobnie możemy wrócić do początku. Mam nadzieję, że to będzie akurat taka jednogłośna decyzja i raczej wszyscy będą za tym, żeby taki pomnik powstał. No ale musi być też koncepcja, pomysł, lokalizacja. Podczas rozmowy padła jeszcze jedna sugestia dotycząca przeniesienia wzorem Poznania święta na ulicy noszącą tę samą nazwę co wydarzenie, 17 stycznia. Jakbyśmy jeszcze dalej poszli, panie prezydencie, mamy piękną ulicę 17 stycznia. Poznań cudownie świętuje świętego Marcina 11 listopada. Może w przyszłych latach zorganizować jakieś imieniny ulicy, tak? Takie niepodległościowe. I może tam zrobić obchody, bardzo słuszna. Przy stadionie na przykład. Słuszna uwaga, jest tam dużo miejsca. Jeden z większych takich pikników wojskowych właśnie mieliśmy przy stadionie wtedy. Bodajże to było na 3 maja, pamiętam, duży pokaz sprzętu wojskowego, więc jest miejsce, jest możliwość zrobienia. Rzecz jak najbardziej warta uwagi. No w tym roku już nam się nie uda, ale być może w przyszłym roku. Pomysł przypadł do gustu wiceprezydentowi. Być może za rok poza uroczystością wojskową czeka na nas festyn.